Dowodzą też oni, że treść prawa jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. List do Rzymian, 2 rozdział od 15 do 16 wersetu. Najczęściej słychać je zanim ukażą się oczom. Ich głosy wzniosłe przypominają dźwięk trąbki. Wreszcie je dostrzegamy. Tworzą piękne klucze, szybują od horyzontu do horyzontu i otaczają świat melancholią jesieni. Nic piękniejszego nad majestatyczne klucze żurawi na niebie i ich przenikliwy, powodujący gęsią skórkę krzyk. Jest to czas, gdy owi mistrzowie lotu zmierzają na południe. Tu i tam widać uśmiechnięte twarze obserwatorów, którzy chętnie zadzierają głowy, by zobaczyć ten spektakl. Już tysiące lat temu ludzie obserwowali to fascynujące przedstawienie. Około 600 lat przed Chrystusem Jeremiasz pisał: nawet bocian w przestworzach zna swój czas, synogarlica, jaskółka i żuraw przestrzegają pory swojego przylotu. Księga Jeremiasza, 8 rozdział, 7 werset. Jednak Biblia nie zajmuje się ornitologią, czyli nauką o ptakach. To, co mówi o przyrodzie, jest jak najbardziej trafne, ale chce nam przekazać coś ważniejszego niż tylko fakty. I tutaj jest to kluczowe, abyśmy rozumieli, że to nie jest podręcznik do ornitologii. To, co mówi o przyrodzie Biblia, jest jak najbardziej trafne, ale Biblia chce nam przekazać coś ważniejszego niż tylko ornitologiczne fakty. Mianowicie Jeremiasz kończy ten werset poważnym wyrzutem. Lecz mój lud nie chce znać prawa Pana, jak to mówi Księga Jeremiasza, 8 rozdział, 7 werset. Interesujące, nieprawdaż? Bóg mówi: spójrzcie na ptaki na niebie. One czują intuicyjnie, że nadchodzi zima. One mówią do siebie: my tutaj nie wytrzymamy, musimy lecieć na południe, w cieplejsze rejony i nikt nie jest w stanie ich zatrzymać. A jak ma się sprawa z nami? Czy Bóg włożył w nasze serca przestrogę przed nadchodzącym sądem? List do Rzymian, 2 rozdział 15 do 16 wersetu, mówi, że Bóg każdemu człowiekowi wpisał w serce swoje prawa. Sumienie oznajmia człowiekowi myśli Boże. Ponadto Bóg oprócz sumienia podarował nam swoje słowo, w którym objawia nam, że musimy uciec od nadchodzącego sądu. Niczym żurawie, które muszą odlecieć do ciepłych krajów przed mrozem zimy. A więc dokąd mamy się udać? Do miłującego i ciepłego serca Jezusa Chrystusa. On sam powiedział w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, 28 werset. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Żurawie są dla nas dobrym przykładem. Możemy zadziwiać się, jaką mądrość i posłuszeństwo Bóg włożył w te stworzenia. Żurawie przekazują nam w pewnym sensie lekcję, której powinniśmy się nauczyć, a nie tylko nauczyć, lecz bezzwłocznie wykonać. W cieniu krzyża brzemię swoje, o wędrowcze, złóż. Skończ wędrówki niepokoje, spocznij już. Pieśń 282 ze śpiewnika Pieśni duchowe i ewangelizacyjne.